Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Zdybelnam, jestem fagocistką i od kilku lat wykładam w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Obecnie znajdujemy się w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie właśnie odbywa się 6. Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów imienia Józefa Ciepuchy. Serdecznie witam Was na moim wykładzie zatytułowanym Udział w konkursach instrumentalnych jako ważny element rozwoju młodego muzyka. Ze względu na to, że w swojej karierze brałam udział w wielu konkursach, chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem, moimi spostrzeżeniami, które mogą pomóc Wam lepiej przygotować się do konkursów, a co za tym idzie, wpłynąć na Wasz wszechstronny rozwój. Ponieważ problematyka poruszanego przeze mnie tematu jest dosyć rozległa, gdyż istnieje wiele aspektów przygotowań do konkursów oraz samego w nich udziału, ze względu na ramy czasowe tego wykładu, ja omówię główne zagadnienia dosyć pobieżnie, sygnalizując niejako niektóre z nich. Dla mnie celem udziału w konkursie w zasadzie nigdy nie było zwycięstwo. Zawsze podchodziłam do tego jak do wyzwania. Przygotowanie do konkursu to okres, który w całości zostanie poświęcony pracy nad instrumentem, samodoskonaleniem się. Ja zawsze w tym czasie trochę wycofywałam się z życia towarzyskiego, nie lubiłam rozpraszać swojej uwagi. Często konkursy odbywają się po wakacjach. Wtedy większą część wakacji poświęcałam na przygotowanie konkursu. Była to świetna mobilizacja do wykorzystania wolnego czasu. Oczywiście pierwsze dni wakacji poświęcałam zawsze na odpoczynek, ale w Warszawie, gdzie studiowałam, okres wakacyjny zaczynał się w czerwcu, a kończył w październiku, także poświęcenie całości wakacji na odpoczynek to trochę za dużo, więc dobrze znaleźć sobie motywację do ćwiczenia. Bez tej motywacji byłby to czas niezbyt efektywny. Dzięki konkursom już od lipca byłam zajęta ćwiczeniem. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie rozplanowanie przygotowania do konkursu. Wpłynie to na harmonijną, uporządkowaną pracę nad repertuarem, przyniesie spokój i pozwoli jak najlepiej zaprezentować się podczas konkursu. Na początku przygotowań do konkursu, czyli jak tylko zadecydujecie, że chcecie brać w nim udział, warto spisać sobie plan działania. Na planie tym spisujemy szczegóły przygotowań, zarówno te stricte instrumentalne, jak i organizacyjne. Wpisujemy ważne daty, takie jak termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań. Wiem, że są to banalne rzeczy, ale z drugiej strony kluczowe, bo nawet podczas tego konkursu tutaj w Łodzi była sytuacja, że ze względu na kilkugodzinne opóźnienie kandydat z nadesłaniem nagrania, kandydat został zdyskwalifikowany. Na naszym planie wpisujemy utwory, które będziemy wykonywali. Ważną decyzją jest dobór utworów, ponieważ często na konkursie mamy możliwość ich wyboru spośród określonej grupy dzieł, czy nawet zupełną swobodę wyboru. Warto wtedy wybrać utwory, które najbardziej będą eksponowały nasze walory, a nie mankamenty. Czyli na przykład, jeśli mam piękny dźwięk, ale niezbyt dobrą technikę, lepiej wybierać utwory kantylenowe niż rzucać się na głęboką wodę i wybierać utwór najbardziej skomplikowany technicznie. Z kolei, gdy nie mamy możliwości wyboru utworu, a na przykład występuje w nim szybka artykulacja staccato, którą akurat nie dysponujemy, warto w pierwszej kolejności przygotować ten utwór oraz ćwiczyć tę technikę. Jeśli repertuar konkursu jest duży, czyli na przykład konkurs składa się z trzech etapów, a mamy możliwość wyboru części utworów, które już znamy, warto to zrobić, zamiast przygotowywać w całości program złożony z samych nowych dla nas utworów. Jeśli natomiast program nie jest zbyt obszerny, warto wtedy sięgnąć po nowe utwory, które będą nas wzbogacały jako artystów i instrumentalistów.
Dobrą praktyką jest wcześniejsze zapoznanie się z utworami, których nie znamy, aby nasz wybór był bardzo świadomy. Na tym etapie jak najszybciej organizujemy materiały nutowe, nie zostawiamy na ostatnią chwilę utworu z rundy finałowej. Ćwiczymy już utwory z pierwszych etapów, a w wolnym czasie słuchamy na przykład nagrań z etapów kolejnych. Ma to duże znaczenie chociażby ze względu na oszczędność czasu podczas prób z pianistą. Jeśli już od pierwszej próby znamy miejsca naszych tak zwanych wejść, praca idzie znacznie szybciej. Jest czas, aby detale utworu ćwiczyć od początku. W naszym planie wpisujemy ogólne ramy czasowe, jeśli chodzi o przygotowanie utworów. Jeśli konkurs jest na przykład trzyetapowy, warto każdy etap przygotować osobno, a następnie ograć ten program. Wspólnie z pedagogiem prowadzącym możemy ustalić, kiedy i gdzie wykonamy repertuar. Takie ogranie utworów, szczególnie nowych dla nas, daje ogromny komfort psychiczny podczas konkursu. Warto te wszystkie daty wcześniej zaplanować i wpisać na planie, a następnie ten plan realizować, aby uniknąć chaotycznej pracy. Teraz przejdę do codziennego ćwiczenia w ramach przygotowań do konkursu. Pamiętajmy, że jury będzie oceniało każdy aspekt naszej gry, nie tylko biegłość techniczną na przykład. Ja zachęcam do rzetelnego rozgrywania się i codziennej pracy nad poszczególnymi elementami naszego warsztatu, czyli wykonywaniem tak zwanych wprawek i różnych ćwiczeń technicznych. Pamiętajmy, że pierwszym elementem naszej gry, który jest zwykle oceniany, jest dźwięk. Stąd też dbałość o jego piękną barwę powinna być dla nas zawsze priorytetem. Ja osobiście uważam, że codziennie powinniśmy znaleźć czas na świadome ćwiczenie długich dźwięków. Bardzo ważne jest, aby to na pozór banalne ćwiczenie wykonywać precyzyjnie, słuchając intonacji, pięknego rozpoczęcia i zakończenia dźwięku i zbliżonej barwy każdego z nich, szczególnie tych newralgicznych dla nas dźwięków. Ja zachęcam także do wykonywania kilku ćwiczeń oddechowych tuż przed pracą z instrumentem. Może to być 1-2 minuty, aby przygotować nasz aparat oddechowy do trudnej pracy. Reasumując, nawet przy natłoku materiału, którego musimy się nauczyć, warto doskonalić poszczególne elementy warsztatu, co w całości pozytywnie wpłynie na nasz rozwój, a także na prezentację konkursową. Jeśli chodzi o pracę nad poszczególnymi utworami, gdy mamy dużo czasu, ja stosuję przynajmniej system rotacji. Przykładowo, jeśli mam 3 miesiące na przygotowanie repertuaru złożonego z 6 utworów, gdzie 3 z nich już znam, rozpoczynam pracę od utworów nowych dla mnie. Na tym etapie nie planuję prób z pianistą, a jedynie intensywną pracę samodzielną. Ćwiczę więc, jak już wspominałam, rotacyjnie. Przykładowo te 3 utwory. Na przykład jednego dnia ćwiczę 2 utwory łatwiejsze, a następnego 3 trudniejszy. Po około 2-3 tygodniach będę gotowa, aby spotkać się z pianistą. Jak już wspominałam, bardzo ważna jest pobieżna znajomość partii fortepianu, abyśmy znali miejsca poszczególnych naszych wejść. Dobrze jest wiedzieć, w którym miejscu fortepian milczy i tu możemy często pozwolić sobie na więcej swobody, jeśli chodzi o rytm. Często są to miejsca, fragmenty tak zwane kadencyjne. Przy takim podejściu do pracy z pianistą zwykle utwór jest gotowy do wykonania po 3-4 próbach. Oznacza to, że po około miesiącu czy półtora mamy gotowe te 3 utwory, które warto sobie wtedy ograć i na jakiś czas je odłożyć, aby te utwory nabrały świeżości. W tym czasie wracamy do wspomnianych wcześniej 3 utworów, które już znamy, które kiedyś graliśmy. Czasami łatwo wrócić do takich utworów, ale jeśli dzieło jest skomplikowane bądź nie wykonywaliśmy już go kilka lat,
Przypomnienie go sobie oraz ponowne doprowadzenie do wysokiego poziomu zajmuje trochę czasu. Tutaj znowu stosuję system rotacyjny. Na przykład dwa łatwiejsze utwory ćwiczę jednego dnia, a utwór trudniejszy następnego. I w tym przypadku zwykle po tygodniu jestem gotowa na pracę z pianistą. Po dwóch próbach utwory te można prezentować publiczności. I w ten sposób cały repertuar jest gotowy i ograny. Teraz pozostaje nam szlifować cały program konkursu, co robię również rotacyjnie. Bardzo polecam tę metodę przygotowań, jest ona no, moim zdaniem efektywna. Niezwykle ważnym aspektem jest również posiadanie stroików, które sprawdzą się na konkursie. Ja w swoim pudełku posiadam zawsze kilka ogranych stroików, na które wiem, że mogę polegać w zasadzie niezależnie od warunków atmosferycznych, może poza tymi ekstremalnymi, jak wysokie góry na przykład. Nie mogą to być strojki całkiem stare, a jedynie ograne i odłożone w najlepszym dla nich momencie. To również daje nam ogromny komfort psychiczny. Nie wyobrażam sobie intensywnych ćwiczeń, a do tego gorączkowych poszukiwań dobrego strojka. Byłoby to dla mnie bardzo stresujące tuż przed konkursem. Ostatnim zagadnieniem, które krótko chciałabym omówić, jest przygotowanie się do konkursu, który będzie przeprowadzony drogą internetową. Jest to z jednej strony znaczne ułatwienie, bo nie musimy wyjeżdżać, a z drugiej strony jest to pewna niedogodność, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie efekt nagrania. Bardzo ważne jest, aby zadbać o jak najlepszą jakość nagrania. Oczywiście najlepiej byłoby nagrywać się na pięknej sali koncertowej z profesjonalną ekipą nagraniową, jednak moim zdaniem niezłe nagrania można zrobić nawet dobrej jakości telefonem, ale już wcześniej sami musimy zadbać, aby odpowiednio go ustawić. Nie możemy wtedy nagrywać na przykład na sali z dużym pogłosem, bo szybkie pasaże będą nieczytelne. Nie możemy wtedy nagrywać na sali z dużym pogłosem, bo szybkie pasaże będą nieczytelne. Akustyka powinna sprawiać, że każdy dźwięk będzie możliwy do usłyszenia. Jeśli to tylko możliwe, warto na tej sali już wcześniej ćwiczyć z fortepianem i od pierwszej próby testować ustawienie urządzenia, które nas nagra. Chodzi tu nie tylko o dźwięk, ale i o obraz. Jeśli mamy komfort, że będzie nagrywała nas osoba wykwalifikowana, należy również przedyskutować z tą osobą, jakie mamy oczekiwania co do dźwięku. Sami sprawdzamy brzmienie na próbie nagrania i poprawiamy jego jakość, aż będziemy w pełni usatysfakcjonowani. Jest to niezwykle ważne, gdyż źle ustawiony mikrofon będzie eksponował zniekształcony dźwięk, co może zniweczyć naszą całą pracę włożoną w przygotowania. Kończąc dzisiejszy wykład, mam nadzieję, że moje praktyczne wskazówki pomogą Wam lepiej przygotować się do konkursów. Pamiętajmy też, że ważnym elementem naszego rozwoju są porażki, które jak wiem z własnego doświadczenia, uczą więcej niż laury zdobywane na konkursach. Wyciągajcie wnioski, rozmawiajcie z jurorami i podążajcie własną drogą. Życzę powodzenia.